Większość osób interesujących się zapomnianymi cywilizacjami słyszała zapewne o słynnej mapie Piri Reisa, tureckiego korsarza z XVI wieku. Jego mapa zawierała dokładną linię brzegową Antarktydy, czyli kontynentu, który sami odkryliśmy dopiero w XIX wieku. Teraz okazuje się, że istnieje starożytna chińska mapa sprzed 4000 lat, która dość dobrze odzwierciedla linię brzegową wszystkich kontynentów. Mówimy tu o kartografii z okresu, gdy Europejczycy myśleli, że świat to tylko ich okolica. Okazuje się jednak, że Chińczycy mogli wielokrotnie dopływać do obu Ameryk. Przed paroma laty ukazała się książka Charlotte Harris Rees na tytule Sekretne mapy starożytnego świata. Zainteresowanie tą tematyką zaszczepił jej ojciec, dr Hendon Harris, który przez całe swoje życie poszukiwał dowodów na chiński rodowód mieszkańców Ameryk. Mapę znaleziono w Spargałach, gdy porządkowano biuro po jego śmierci w 1981 roku. Od tego czasu musiało minąć wiele lat, aby sensacyjny dokument kartograficzny został w końcu ujawniony. Jak się okazało jej ojciec prowadził badania DNA, z których wynikało, że część kodu genetycznego mieszkańców z Ameryki Południowej jest bardzo zbieżna z tym, jaki jest typowy dla Chińczyków. Taka mapa to duży problem dla historyków, ponieważ trzeba się jakoś do niej odnieść. Ale jak to zrobić, skoro uznanie tej mapy oznacza jednocześnie, że Krzysztof Kolumb tak odkrył Amerykę, jak Ruski odkrył rower na strychu Niemca, który w tym wypadku był chyba Chińczykiem. Charlotte Harris pozwoliła przemadać mapę w Bibliotece Kongresu i jej autentyczność nie wzbudziła zastrzeżeń. Jak to jednak było w przypadku tego typu znalezisk, żadne media nie zainteresowały się nim na tyle, aby omówić je w większym stopniu. To czy jest ono mało medialne, czy po prostu zbyt rewolucyjne, pozostaje w Waszej domyślności.